Możemy mieć problem ze stróżami prawa, bo nie ma pasów. W Warszawie też nie ma pasów, a można jeździć. Może damy radę. Ruchu. Może damy radę. Jak właścicielka wspomniała, jest. Jest, także tak? Chyba jest dopuszczony do ruchu. No proszę. Migacze są, kierunkowskie światła są. Tak, tak. Ster jest. Ster jest, także no... Przy prędkości myślę, że on będzie odgrywał no decydującą działa, rolę. Działa, oczywiście. Tak, tak, tak. No to super. A Łukasz, pokażmy, zobaczymy jeszcze na silnik. Zobaczymy, czy kranik jest puszczony. Dobra. No. Kranik jest puszczony, Kosma? Wszystko. No to co, palimy, przytrzymamy to chwilę, a Kosma przekręci. Zobaczymy, czy silnik zagada, czy wszystkie cylindry gadają. Oczywiście. Tutaj jedziemy, Kosma. Dobra. Tędy. No, no, no. Bieg zero. No, palimy! Od koła! Poczekaj, Kosma, siadam. Czekaj. Panie kierowco. Jedziemy. Na pierwszym biegu na razie, prawda? Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie chciałam podziękować za tak liczny przyjazd. Zaskoczyliście mnie wszyscy, szczerze powiem, ponieważ rano padał deszcz i myślałam, że nikt nie przyjedzie. Naprawdę chciałam serdecznie podziękować sponsorom, dzięki którym ten zlot się odbywa. Chciałam podziękować tutaj kolegom, koleżankom, które mi pomagają oraz OSP z Lans Korony. Dzięki po prostu nim to wszystko dzisiaj tutaj się dzieje. Kolega, który miał przyjemność jeździć tym samochodem. Także proszę. Pan Tadeusz był bardzo dumny z tego samochodu, że jako jedyny ma samochód, który jest drewniany i, no i zawsze wyrażał nadzieję, że kiedyś to auto będzie jeździć dalej. Niesamowita frajda! Jechać takim samochodem. Auto zbudowane na podzespołach Warszawy, Syrenki i Żuka. I Żuka. I proszę, dajemy radę. Ach, piękna przekazówka. No właśnie,
ja się cieszę, że on wyjechał poza granicę willi i jest do publicznego wglądu, no bo to była perła, która tam stała bardzo długo i mało kto miał świadomość, że coś takiego tam jest, prawda, drewnianego. Czyli można to uznać za ewenement, że na drugim lanskarońskim zlocie ten samochód tutaj się pojawił, przyjechał na rynek, a długo stał. Dokładnie, myślę, że... uziemiony? Myślę, że tak, myślę, że to jest duży ewenement i razem z duchem pana Tadeusza tutaj jest obecny, bo tak jak mówię, bardzo był dumny z tego samochodu, że go posiada. Państwo się orientują, jak na Kowno dojechać, stąd, czy w lewo, czy w prawo? Kowno. Najlepiej prosto. Najlepiej prosto. Mirek wie, Mirek wie. Na Kowno, jak dojechać. Tutaj w lewo, i później w prawo, i cały czas prosto. Dziękuję bardzo. To tak się robi.